zainteresowani, po prostu żyjecie dalej. Dzisiaj spotykamy się już na drugim cyklu kwadransu artyterapeutycznego i witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że ze mną jesteście, że chcecie to oglądać, że tyle jest osób w ogóle zainteresowanych tym tematem. Po to tutaj jestem, żebyście właśnie, żeby Wam pomóc w niektórych sytuacjach, które są dla nas ciężko do ogarnięcia, tak jak właśnie to są nasze emocje. Także dzisiaj skupimy się na agresji. Będę mówiła Wam o różnych ćwiczeniach, które możecie sobie wykorzystać. Bądź Wasze, że tak powiem, starsze dzieci, bo to są właśnie pomysły do młodzieży i do dorosłych. Jeżeli chodzi o radzenie sobie z agresją u dzieci młodszych, to widzimy się za 2 tygodnie. 1 kwietnia, jak dobrze pamiętam, bo to będzie środa, o 20, tak jak zawsze, i wtedy sobie, że tak powiem, o tym porozmawiamy. Także zapraszam Was w takim razie do naszej przygody. Ja już sobie włączam prezentację tutaj. Okej. I F6, dobra. Czyli kwadrans artyterapeutyczny. Jeżeli ktoś mnie nie zna, nazywam się Katarzyna Góralczyk, jestem nauczycielem języka angielskiego, metodykiem w szkole, jak i artyterapeutą. No i dzisiaj właśnie porozmawiamy o tej agresji. Czyli pierwsza rzecz, na jaką chciałabym Wam zwrócić uwagę, i bardzo taki trafny cytat, wydaje mi się, który udało mi się znaleźć, to jest: agresja jest udziałem słabych, ale słabych duchem. Zastanówcie się, kiedy najczęściej u Was pojawia się taka agresja, bądź, że tak powiem, w bliskim Wam środowisku. Zauważcie, że ta agresja taka sama z siebie się nie rodzi. Najczęściej jest to powód tego, że sobie z czymś po prostu nie dajemy rady. Nie wiemy już, co dalej zrobić. I w tym momencie pojawia się nam właśnie ta agresja, bo dajemy sygnał osobom dookoła nas, że potrzebuje pomocy, nie radzę sobie z czymś. Więc to jest jakby taki słaby już ten nasz duch. Ja tylko zerknę, żebym widziała Wasze jakby co komentarze. Przypomnę Wam tylko, że na live, jak się widzimy tutaj, jest 2-3 minutowe opóźnienie, więc będę z lekkim opóźnieniem Wam odpowiadała wówczas na wszelkie pytania, jakie się pojawią w trakcie. No dobra, a więc przechodzimy do konkretów. Czyli w ogóle skąd wywodzi się ta agresja, poza tym, że właśnie czujemy się tacy słabsi duchem, tak? Tutaj mamy fragment z takiego artykułu w magazynie pod tytułem Our Therapy as a Means of Overcoming Aggressiveness in Adolescence, czyli właśnie w tym wieku takim młodzieńczym, u młodzieży. Oni wymieniają takie główne 4 powody. Czyli agresja pochodzi przede wszystkim z tego, że młodzież potrzebuje bycia w centrum uwagi. Potrzebuje czuć, że tak powiem, takie samozadowolenie. Więc jeżeli nie potrafimy być w centrum uwagi w inny jakikolwiek sposób, idziemy w agresję, tak? Bo właśnie nie radzę sobie z tym. Chcę tego, nie wiem jak to okazać, no to próbuję, że tak powiem, w tym kierunku. Kolejnym przykładem, no to jest poczucie psychicznego dyskomfortu, tak? Czyli kiedy mam jakiś problem, nie wiem jak sobie z nim poradzić, wówczas też właśnie przechodzimy w taką agresję. Zobaczcie, że wielokrotnie każdy z nas jest, że tak powiem, taki no niemiły w stosunku do innej osoby, ale oczekuje takiego wsparcia psychicznego w tym momencie. Chodź, przytul mnie. Przynajmniej pewnie kobiety, które są bardziej empatyczne, tak? Inną formą, powodem, dlaczego pojawia się ta agresja, no to jest potrzeba akceptacji w środowisku rówieśniczym. Więc jeżeli nie potrafię sobie tej akceptacji w inny sposób uzyskać, no to pójdę w formie takiego wymuszenia, w formie agresji. No i ostatnim powodem to jest brak komunikacji, tak? Jeżeli ja mówię jedno, osoba mówi drugie, nie dogadujemy się, każdy tłumaczy po swojemu, niby mówimy w tym samym języku, jednakże komunikaty jakoś się nam gdzieś rozmywają, no i przechodzimy w agresję, tak? Każdy z nas zaczyna się złościć, no czemu ty nie rozumiesz, tak? Lecą różne formułki, określenia, epitety, więc agresja no jest i będzie z nami. Powiem Wam o takim fajnym przykładzie, gdzie właśnie czytam, gdzie agresja jest porównywana, znaczy nasz stan emocjonalny jest porównywany do ogrodu i rosną w nim różne kwiaty, czyli różne emocje. Agresja jest takim chwastem, którego nie siejemy, a jednak jest, tak? Czyli nad agresją nikt nie chce, żeby się pojawiła, mimo wszystko w naszym życiu jest ona obecna. No i właśnie po to ten webinar, żebyśmy spokojnie potrafili sobie poradzić w życiu, kiedy pojawia się ta agresja. A więc program taki artyterapeutyczny, stricte artyterapeutyczny, też był podany w drugim już magazynie Effect of Art Therapy on Anger and Self-Esteem in Aggressive Children, to jest tytuł tego magazynu. I tutaj właśnie wyszli
arteterapeucie od tego, żeby właśnie porozmawiać o tych uczuciach. Wiadomo, że wszystkie takie programy zaczynają się w ogóle od omówienia kwestii, czyli jak będą wyglądały zajęcia, ale to sobie na razie omijemy i skupimy się głównie na tej walce z agresją. Czyli jeżeli już wchodzimy w ten temat, to na pierwszych zajęciach oni proponują zacząć od identyfikacji uczuć. I to jest bardzo ważne i nie tylko wśród małych dzieci, ale u młodzieży i dorosłych jest to, że czasami nie potrafimy zidentyfikować naszego uczucia. Nie wiem, jak jest w waszej sytuacji. U mnie, jeżeli chodzi o moją komunikację z mężem, to u mnie emocji jest pełen wachlarz, u męża to są główne trzy. Z czego i tak zazwyczaj jest pytanie, czy ty jesteś znowu na mnie zła. Więc kiedy mamy takie gorsze dni, kiedy rzeczywiście nie potrafimy się dogadać, to wówczas ja muszę też mu komunikować pewne rzeczy. Słuchaj, ja nie jestem teraz zła na ciebie. Jest mi smutno, bo to i to i to. Albo nie jestem zła na ciebie, po prostu jestem rozczarowana, bo to i to i to. Więc pierwsze co, to po prostu trzeba pokazać tą różnorodność uczuć, że są różne. I jeżeli w danym momencie nie wiemy do końca, co ta druga osoba czuje, najlepszym takim ćwiczeniem jest nam wejście w drugą osobę, jest wykonanie dokładnie tej samej mimiki i postawy ciała, co druga osoba. Więc jeżeli ona jest na przykład zła, no to wiadomo, marszczy te brwi, zaciska usta. Uwierzcie mi, że jak zaczynamy robić tę mimikę, to już nasze ciało inaczej się zachowuje, odczuwamy inne emocje, więc to jest bardzo dobre w tej identyfikacji. Możemy na przykład nie potrafić nazwać tej emocji, ale najważniejsze jest, żebyśmy wiedzieli, co mniej więcej odczuwa ta osoba. To coś podobnego jak na przykład uczymy się języka obcego. Nie znamy nazw gramatycznych danego czasu, ale potrafimy to użyć, tak? Bo wiem, że tutaj powinno być to i to i to. I dlatego dobrze na początku jest po prostu wejść w to, że mamy różne emocje, różne uczucia, jak one właśnie wyglądają, tak? No, czyli spróbujmy zagrać daną emocję, pokazać, narysować ją, w zależności, którą metodę wybierzemy. Na kolejnych takich zajęciach no to byłoby na przykład mój gniew w lustrze. Czyli teraz patrzymy głównie na ten gniew, na tą złość i agresję. Zobaczmy właśnie, jak wygląda dana twarz, jak wygląda ciało, żebyśmy potrafili rozpoznać też u innych tą emocję. Na trzecim takim spotkaniu wpływ agresji i złości na moje życie, tak? Czyli w jaki sposób ona wpływa na ten mój dany dzień, na całe moje życie, tak? Czy on spowoduje, że ten dzień będzie lepszy, czy wręcz przeciwnie? Czy ja będę się czuła szczęśliwsza, czy no może nie bardzo właśnie, będą mnie takie złe emocje w środku dusiły po prostu, że nie będę mogła skupić się na niczym innym. Więc warto sobie uświadomić, w jaki sposób ta agresja właśnie pojawia się w tym życiu i w jaki sposób ona na nas wpływa. I ponieważ w tych grupach arteterapeutycznych są na ogół ludzie, którzy nie zawsze, że tak powiem, się znają. Na ogół są to dla siebie obcy ludzie. Dlatego zanim wejdziemy już osobiście w te problemy, warto budować zespół. Więc nawet w swojej rodzinie. Zauważcie, że teraz mamy takie życie, taki czas po prostu każdy gdzieś goni. Nie ma tej chwili, żeby usiąść razem porozmawiać. Więc warto to jest też, żebyśmy budowali ten zespół w naszych rodzinach, tak? Żebyśmy poznali siebie, żebyśmy wiedzieli, jeżeli dana osoba odczuwa to, w jaki sposób jej pomóc, czy ona woli, żeby ją na chwilę zostawić, czy wręcz przeciwnie. Żebyśmy po prostu czasami, jak to mówię, spojrzymy na daną osobę i wiemy, co ona czuje, nie? Więc budujmy razem zespół, potrafmy razem wykonać dane jakąś czynność, tak? Nawet gotowanie, tak? To też jest budowanie zespołu, bo wiemy, że musimy uzgodnić, kto za co odpowiada. Okej. Okay. No to kiedy już przeszliśmy właśnie przez to budowanie zespołu, no to omawiamy takie negatywne relacje w rodzinie, czyli już wchodzimy w głębi w dany temat, jak sobie z tym radzić, w jaki sposób to wpływa te zachowanie na mnie osobiście, no a teraz na to, jakie się zachowuje, jak to wpływa na moją relację z mamą, z tatą, z bratem, z siostrą, czy rzeczywiście warto brnąć w tą agresję. No, jaki to przynosi skutek, tak? Bo jeżeli nie ma żadnego pozytywnego, no to nauczmy się właśnie, w jaki sposób wspólnie sobie z tym radzić. Dobra, zobaczmy. Adam, witaj Adamie. Też lubię porównywać, działa to na wyobraźnię, zrozumienie przekazu, jak najbardziej. Dobra, to lecimy dalej. Kolejnym etapem takiego programu byłoby odpowiedzialność i panowanie nad sobą. Czyli jeżeli wiem, jak ja się zachowuję w agresji, wiem, jakie to przynosi no,
złe rezultaty w kontaktach, no to w jaki sposób ja mogę zapanować nad swoją złością? W jaki sposób ja wiem, że już zaraz, że tak powiem, wybuchnę? I to właśnie sobie spokojnie omówimy już za chwilę. No i na koniec dobrze jest, żeby właśnie zrobić takie podsumowanie tego wszystkiego, co może być na przykład w formie wystawy różnych prac plastycznych. Więc w zależności, w którym kierunku idziecie, czy to może być na przykład wykonanie jakiegoś obrazu mojej złości, czy możemy pójść bardziej w... nie w pracę plastyczną, a bardziej w choreoterapię, czyli jakiś tutaj taneczny sposób wyrażenia tej złości. Jak sobie przez ten cały cykl zajęć poradziliśmy? Jak narastała ta złość i jak teraz wiemy, jak ją wyciszyć? No dobra, ale przechodzimy do konkretów, jak ja to już zapowiedziałam. Także, pierwsze ćwiczenie. Powiem tak, bo będzie tych ćwiczeń kilka. Kilkanaście, no będzie ich 10, ale nie każde ćwiczenie jest do każdej osoby, więc to jest najważniejsze, żebyście wy sami wybrali sobie taką, która odpowiada do was, do waszego charakteru, do tego, jak wy odczuwacie, żebyście potrafili też doradzić na przykład swoim pacjentom, swoim dzieciom, w zależności jaki typ, że tak powiem, człowieka oni są, czy bardziej taki agresywny, spokojny, więc tutaj każdy wybiera coś dla siebie. Pierwszą opcją to jest wydźwięk agresji, czyli zamiast iść w kłótnie, w wyzwiska, przekleństwa, powiedzieć coś za dużo, gdzie potem będziemy żałować, że skrzywdziliśmy drugą osobę, zróbmy, że tak powiem, tą kłótnię, po prostu przejdźmy w granie. Czyli weźmy to, co mamy w domu pod ręką, czyli na przykład garnek, do tego, nie wiem, jakąś drewnianą łyżkę. I zamiast prowadzić typowego takiego dialogu ze sobą, właśnie tego ustnego, to po prostu wygrajmy tą złość, tak? Czyli mniej więcej to, co bym powiedziała, wygrywam mocniej, ciszej, dłużej, krócej i prowadzimy taki dźwiękowy ze sobą dialog. Bądź jeżeli jesteśmy sami w domu i wiemy, że niedługo wszyscy przyjdą i chcemy, żeby to jakoś poszło z nas, po prostu znalazło ujście, możemy sami po prostu wygrać wszystko, gdzie się da, na blacie, na garnku, żeby wiadomo, takie rzeczy, których nie zepsujemy. Ponieważ o to chodzi w agresji, pogodzeniu się w tym, żeby tą całą złość, tą całą energię, która jest w nas, żeby ona gdzieś uleciała, żeby po prostu ją z siebie wydobyć. I więc najczęściej to będą rzeczy, które będą potrzebowały właśnie takiego ruchu, natężenia od nas, żeby czy ruchu rękoma, nogami, żeby po prostu to z siebie wyrzucić. Dobra, więc drugą opcją, dobra, patrzę, na razie jeszcze żadnych zapytań nie mam. Drugą opcją to są okruchy agresji. Do tego zadania proponuję, żeby znaleźć się w miejscu, w którym jeżeli coś gdzieś nam odpryśnie, tak jak tu widzicie, bo będziemy zaraz tłuc naczynia, żeby się nic dookoła nie stało, więc jeżeli macie garaż, piwnicę, byłoby to rzeczą idealną. I kruch agresji polegają na niczym innym, jak na rozbiciu przedmiotu. Więc albo szukamy, że tak powiem, w sklepach jakichś najtańszych talerzy, kubków, czegoś, czego nam nie szkoda. I w danym momencie po prostu tą agresję skupiamy, wrzucamy całość na tym danym przedmiocie i roztrzaskujemy, żeby ten roztrzask był też takim symbolicznym, jakby pożegnaniem się z tą naszą złością. Jeżeli, że tak powiem, próbujecie to wykonać w domu, no to wiadomo, trzeba zabezpieczyć dany teren. Niektórym to pomaga, niektórym nie, tak jak mówię, każdy szuka coś dla siebie. Jeżeli robicie, że tak powiem, taką wspólną pożegnanie z tą agresją, pamiętajcie, żeby też zadbać o bezpieczeństwo drugiej osoby. Także więc jeżeli, że to powiem, jesteście dwoje na siebie źli, to może to już nie do końca to będzie ćwiczenie. Co innego, jeżeli przychodzi mama zestresowana, bo coś w pracy, dziecko zestresowane, bo coś w szkole, no to dobra, razem, że tak powiem, próbujemy tą agresję z siebie wydobyć. Ale że tak, no to jest jedna z takich najbardziej ekspresyjnych, o, że tak ujmę, ekspresyjnych ćwiczeń. Polecam zupełnie inne, ale jeżeli tamte nie działają i po prostu naprawdę musi być duży dźwięk, duża nasza taka forma ekspresji w tym wszystkim, no to wówczas proszę bardzo. Ja natomiast polecam kartki złości. Kartki złości polegają na tym, że po prostu biorę kartkę i na tej kartce zapisuję, co mnie denerwuje. Czyli tutaj troszeczkę wchodzimy w taką biblioterapię, żeby coś zapisać. No i na danej kartce, jeżeli ja coś zapiszę, co mnie denerwuje, co mnie złości, to może być w formie jakiegoś listu do danej osoby. To może być od myślnika wypisane, na co ja się dzisiaj złoszczę. Więc potem, jak to jest z tą agresją, właśnie musimy zakończyć, symbolicznie tak pokazać, że po prostu my
od tej złości się odcinamy, czyli potem te kartki albo rwiemy. Możemy w bezpiecznym środowisku, w jakimś koszu sobie spokojnie podpalić i potem ugasić. Najbezpieczniej na balkonie, tak żeby w razie czego się nic nie stało. Albo po prostu zamoczyć w wodzie jako po prostu takie utopienie tej złości, tej mojej agresji. Czyli zastanawiam się, wypisuję, zamazuję i po prostu potem symbolika pożegnania z tym wszystkim. Jeżeli w trakcie będą oczywiście pytania, to zadawajcie. Jeżeli mówię za szybko albo coś jeszcze trzeba wyjaśnić, to tak samo. O, Adam pisze, że podobnie działa dmuchanie balonu. Tak, balon też będzie niedługo. Balony też są świetne. Dobra, słowny bokser. Nie wiem, czy znacie tą metodę. Słowny bokser na pewno podziała bardziej do osób, które na pewno nie są empatyczne, które nie są idealnymi słuchaczami, ponieważ ja osobiście w tym ćwiczeniu się w ogóle nie odnalazłam. Ponieważ słowny bokser polega na tym, że są dwie osoby. I te dwie osoby na jeden sygnał przez 30 sekund mówią do siebie, robią taki to agresywny ten komunikat, co nie lubię, czego nie cierpię, bo jest źle, bo jest niedobrze. Ja jako dobry słuchacz w pewnym momencie, jak zaczynam mówić, no to ma trwać jednocześnie, więc nieważne, co ta druga osoba mówi, ale tak jak mówię, ja na przykład po prostu się wyłączam, nie potrafię dalej powiedzieć swojego monologu, bo automatycznie jestem nakierowany na słuchanie drugiej osoby, więc jeżeli oni coś powiedzą, co na przykład nas zaboli, bo zobaczcie, też nie słyszymy wszystkiego, może całego kontekstu, my tylko sobie wybieramy wówczas wtedy wybiórczo ten nasz umysł. Więc możemy coś wziąć bardziej do siebie, więc to też trzeba wiedzieć, gdzie i do kogo wziąć. Bo jeżeli są osoby, które naprawdę mają taki słowotok, jak najbardziej 30 sekund może być wtedy dla nich za krótko, ale wtedy właśnie z siebie wyrzucić wszystko, co nas boli. Czyli jednocześnie dwie osoby przez 30 sekund po prostu nawijają, tak? Ten słowny bokser, czyli tą swoją agresywną wypowiedź mówią. Ok. Kolejna opcja, czyli bardziej właśnie wchodzimy w ten ruch wydobywania z siebie i to na przykład u mnie sprawdza się idealnie, to jest taniec złości. Czyli tak, wybieram sobie muzykę, która najbardziej mi pasuje do mojego nastroju i wówczas ja próbuję to sobie wytańczyć, skakać non-stop, tak, żeby to poszło. Ręce, nogi, całe ciało po prostu jest w ruchu, żeby ta agresja gdzieś po prostu wyszła. Czyli ja mogę wtedy skakać, tupać, że tak powiem, zrobić taką symbolikę jakiegoś takiego bicia, tak, żeby ta agresja po prostu z nas wyszła. Ponieważ osobiście, powiem Wam, że jak wcześniej pracowałam w takiej szkole językowej i psychicznie było naprawdę ciężko, to dla mnie najlepszą wtedy metodą było, że ja po skończonych zajęciach szłam po prostu obok na siłowni. I ja tam mogłam, że tak powiem, tą całą agresję, to wszystko, co było we mnie, tą złość, po prostu wypocić na tej siłowni. I ja wracałam o wiele w lepszym stanie takim psychicznym do domu. Spokojnie mogłam się skupić, zająć się po prostu życiem w domu, a nie siedzieć cały czas w tym, co było w pracy i co mnie denerwuje. Więc taniec, czy taka o siłownia, tylko wiadomo, siłownia no to już jest wydatek, no bo niestety ten karnet trzeba kupić. Ale taniec w domu za darmo, włączam muzykę i po prostu sobie tańczę. I pozwalam tym emocjom właśnie ujść. Dobra, kolejną propozycją to jest ankieta, moja ankieta złości. To już ta ankieta może nie zawsze się sprowadza w danym momencie, kiedy już tą złość odczuwam i potrzebuję, żeby te emocje wyszły. Chociaż może dla osób spokojniejszych mogłoby się sprawdzić. Także trzeba, że tak powiem, wypróbować na sobie. To jest dobre, żeby na przykład zrobić tak w ciągu dnia, w ciągu po prostu waszego życia, żeby być też świadomym tego, kiedy wy się złościcie, dlaczego, w jaki sposób. Bo jeżeli robimy potem coś świadomie, to łatwiej nam nad tym zapanować. A więc taka ankieta polega na tym, że sobie odpowiadam na te pytania, znaczy się dokażę zdanie, czyli złoszczę się, gdy na przykład nauczyciele zadają mi za dużo pracy domowej, no bo nie mam czasu na nic innego. Kiedy się bardzo gniewam, to wtedy krzyczę, nie wiem, robię takiego przysłowiowego focha na przykład, czy nie odzywam się do nikogo. Jestem zły na kogoś bądź na jakąś sytuację. Tutaj akurat jest na daną osobę, tak? Jestem zły na mamę, tatę, kolegę, przyjaciela, nauczyciela, nie wiem, prezydenta, no kogokolwiek w danym momencie się złościmy. Gdy ona robi co? Czyli znowu wchodzimy w to uświadamianie. Więc kiedy ja potem już jestem świadoma tego, że zawsze kiedy ta osoba robi to i to, dobra, hola, hola, bo się zaraz złoszczę,
wyłączam się albo proszę, żeby dana osoba już po prostu skończyła rozmowę. I wówczas nie dopuszczamy już do tej sytuacji agresywnej. Dobra, dalej. Najbardziej złoszczę się na. No i na jakąś sytuację, na daną osobę. W ostatnim tygodniu złościłam tyle razy. Dziś złościłam się tyle razy. Czyli zobaczcie, to potem też fajnie można zobaczyć, czy rzeczywiście, jeżeli wchodzimy w tą artę terapii, kiedy mamy te sytuacje, kiedy się zaczynamy złościć i zaczynamy to stosować, czy rzeczywiście przynosi skutek. Czy w porównaniu teraz, a na przykład za pół roku, ilość tego, jak często się złościłem, bądź złościłam, jest mniejsza, czy taka sama. Okej, inna forma, kiedy się złoszczę, to. Czyli krzyczę, uciekam, przeklinam, biję, drapię, popycham. Czyli tutaj każdy z Was odpowiada, w jaki sposób ukazujecie tą swoją złość. No i szczególnie złoszczą mnie osoby, które, kiedy chcą kogoś zdenerwować, to. I to jest bardzo, zobaczcie, bardzo ważne zdanie. Ponieważ kiedy chcę kogoś zdenerwować, to ja wiem, co ja muszę zrobić. Ja jestem świadoma tej mojej sytuacji, tego, że dana osoba mnie zdenerwowała i ja chcę ją teraz zdenerwować, to w jaki sposób, czyli ja muszę dobrze znać tę osobę. Więc pierwsza rzecz, ponieważ w złości nieraz nie panujemy nad sobą i gadamy po prostu, żeby kogoś zranić, więc moja propozycja taka, oczywiście zrobicie jak chcecie, ale ja bym na przykład nie mówiła osobom, czy to bliskim, dalszym, emocjonalnie, co mnie denerwuje, co powoduje, że ja, na przykład mnie mocniej rani. Jest o tyle tak dobre z jednej strony, inni są świadomi i będą tego unikać, nie będą robić, powiedzą, że to mnie krzywdzi. Z drugiej strony, w momentach takiej złości i krzywdy, żeby oni nie zrobili tego specjalnie. Ponieważ kiedy Wy jesteście świadomi, że dana osoba zrobiła to świadomie, aby Was właśnie zdołować, zdenerwować, boli jeszcze bardziej. Więc to na przykład takie uświadamianie możemy pójść później, kiedy już sami potrafimy panować nad swoją złością, żebyśmy nie robili tego specjalnie, bo praca wówczas jest też o wiele dłuższa nad tym. Okej, mogę doprowadzić kogoś do szału, gdy. Tak, czyli znowu, tutaj świadomie ja po prostu wchodzę w agresję, żeby kogoś zdenerwować. Zobaczcie, czy wasi najbliżsi to robią, tak? Spróbujcie wspólnie usiąść, taką ankietę po prostu zrobić. Czy oni wiedzą, co was denerwuje i czy oni rzeczywiście to stosują na co dzień? Tak jak mówię, każda osoba jest inna. Niektórzy wiedząc to, nie będą tego unikać. Niektórzy w momentach złości zrobią to specjalnie. Dobra, także tutaj takie trochę uświadamianie bardziej niż taka typowa arteterapia. Alfabet złości. Alfabet złości polega na tym, że tutaj nie wchodzimy, że tak powiem, żeby ta nasza złość wyszła w ciele, w ruchu, tylko tutaj po prostu skupiamy się na alfabecie. Czyli ja muszę, znaczy wypisuję sobie na kartce cały alfabet, pod spodem każdą literkę A, B, C, D, F, G i do każdej piszę. I teraz, alfabet złości można zrobić na trzy sposoby. Ja wezmę moją ściągę, bo sobie zapisałam. Pierwsza opcja to jest, że wypisujemy słowa, którym możemy kogoś obrazić, tylko nie używamy w tym momencie takich wulgaryzmów. Czyli ja mogę powiedzieć tak, czyli analfabeta, bałwan, cymbał, dureń. I lecę, że tak powiem, aż do końca alfabetu i rzeczywiście potem ta złość gdzieś tam już się zmniejsza. Ponieważ ja nie dość, że wyrzucam ją w tych słowach, to jeszcze muszę się skupić na tym alfabecie, więc to tutaj się mniej więcej jakoś tam opomniejsza. Druga opcja alfabetu złości to jest wykonanie go, ale nie jako opisu słowa takiego obraźliwego do danej osoby, który bym powiedziała, ale opis mojego stanu emocjonalnego, uczuć, które właśnie teraz przeżywam. Czyli na przykład agresja, bunt, cynizm, drwina. I tak samo lecimy aż do końca i zobaczycie, że pod koniec, czy tam nawet w połowie alfabetu już będziecie mieć dosyć, już wam to po prostu minie i można żyć dalej. Trzecią formą takiego alfabetu złości jest po prostu wypisanie słówek, więc tutaj troszeczkę zapominamy o tym alfabecie, ponieważ czasami jest strasznie trudno do każdej litery coś dobrać, więc po prostu zrobić sobie taką listę, wypisać wszystko ogólnie, jak ja się czuję, bo jestem tak, czy takie jakieś słowa klucze i potem słowa klucze typu właśnie wściekłość, agresja, bunt, mam podziurki, także wszystkie takie wyrażenia. I potem, wiecie co, jak za każdym razem będziecie sobie to powtarzać, nawet czytać, wejdzie wam to na głowę i to będzie takim troszeczkę eliksirem pomocnym w danym sytuacji, jak polecicie takim całym alfabetem po prostu, tymi słówkami.
Okej, dobra, to lecimy dalej. Tutaj idziemy już troszeczkę bardziej w plastykoterapię, czyli tworzymy obraz złości. Możemy sobie albo dać pewne ograniczenie, czyli jeżeli wykonujemy z kimś tak, to na przykład mówimy, dobra, maksymalnie 3 kolory. Czyli ja mogę sobie użyć 1, 2, mogę 3 i tworzę swój obraz złości. Możemy nie robić takiego limitu, czyli po prostu bierzemy te kolory, które chcemy w danej chwili i po prostu rysujemy, czy to będą właśnie takie ostre kreski, zamazane, zarzucone wszystko, po prostu tak, żeby te nasze emocje poszły wszystkie w papier. Także znowu i ten ruch ręką, zaciśnięty ten pędzel, wszystko, także tutaj przerzucamy tą naszą agresję. Dobra. Protokół złości. Będzie to coś podobnego, tylko tym razem do tych, co zapisywaliśmy właśnie tej naszej ankiety. Tylko tutaj bardziej takie jest już uświadamianie sobie o tej mojej agresji, jak ja mogę sobie to naprawić, no nie, może nie tyle nie naprawić, ale jak ja mogę sobie z tym poradzić w przyszłości. Czyli zawsze sobie zadaję 3 takie podstawowe pytania. Co mnie dzisiaj zdenerwowało? I nie wiem, zdenerwowało mnie na przykład to, bo ktoś przyszedł z jakimiś pretensjami o drodze z wściekłością. No to jak ja na to zareagowałam? Czy na przykład też się rzuciłam do tej osoby, tak? No bo jak ktoś mnie atakuje, to ja tą agresję tak samo odpowiem. No i trzecie, jak chciałabym zareagować następnym razem, tak? Że następnym razem to może ja powinnam wziąć wdech, wydech, powiedzieć stój, zaczekaj, weź ty mi najpierw odpowiedz, a nie wchodzić w dyskusję z taką osobą. Tak więc tutaj jest właśnie o tyle dobre, że na początku jest nam bardzo ciężko zapanować nad tą złością. My po prostu idziemy emocjonalnie, nie myślimy i reagujemy pierwszą rzeczą, która nam przyjdzie po prostu do głowy. A dobrze jest właśnie sobie uświadomić tą złość. Uświadomić to, że w nas jest, pojawia się ta agresja, ale że to wszystko da się opanować. Mimo że ja czuję te złe emocje w sobie, tak, może nie do końca złe emocje, no bo emocje zawsze nas czegoś po prostu uczą, ale te emocje, które źle wpływają na mnie, na mój organizm, tak, bo ja się czuję w tym momencie po prostu zła, smutna, cokolwiek, więc uświadomić sobie to, tak, i następnym razem, kurczę, ale przecież ja mogłam tak i tak i tak, a po co mi było w tą stronę? Bo to tylko przesadziłam, dolałam oliwy do ognia. Więc po prostu uświadamiamy sobie. Więc warto taki protokół po prostu sobie po takich sytuacjach zrobić. Czy samemu, samodzielnie, czy jeżeli to są takie problemy, które mamy w rodzinie, razem wspólnie usiąść, tak? To co ciebie zdenerwowało, co mnie w tym momencie, w jaki to sposób poskutkowało, jak każdy z nas w tym momencie zareagowało na to. No i dobra, i co każdy z nas mógłby w tym momencie zrobić, żeby do takiej agresji już nie doszło. Okej. A, no i te balony, o którym Adam wspominał. Balony złości, czyli właśnie, nie bierzemy żadnych pompek, bo właśnie tu o to chodzi, żeby te emocje z nas wyszły, więc po prostu dmuchamy w ten balon. Kiedy już nadmuchamy ten balon, propozycja kolejna jest taka, żeby za pomocą mazaka, i najlepiej tymi grubszymi, bo te cienkie mogą albo przebić, albo są mało widoczne, zapisać wszystko, co mnie właśnie złości i denerwuje. Czy to są zajęcia takie typowo, gdzie my mówimy ogólnie o tej złości i ogólnie co mnie denerwuje, czyli też takie samo uświadamianie. Czy w danym momencie, tak, bo wszyscy są wściekli, no to siadamy, każdy bierze sobie balon, zapisuje. No i potem, żeby właśnie te emocje minęły nam, żeby opuściły nasze ciało, to jest forma przebijania balonu. Forma przebijania balonu dla kobiet najłatwiejsza, które osoby się boją w ogóle tego hałasu i wszystkiego, założyć szpilki i szpilką przebić. Opcja taka najbezpieczniejsza to jest po prostu usiąść na ten balon, żeby pękł. Albo po prostu spróbować nogą przebić, tak? Tylko no nie zawsze to wychodzi. Szpilką jest o wiele łatwiej. Dobra. Kolejna opcja to jest papierowa wojna. Papierowa wojna polega na tym, że mamy kartki, na tych kartkach zapisujemy takie typowe zwroty, które nas denerwują i irytują. To mogą być zwroty rodziców, nauczycieli, dzieci, uczniów i zapisujemy na nich. Później, jeżeli to robimy w formie takiej grupowej, zastanawiamy się wówczas, co zamiast takiego typowego zwrotu wolałabym usłyszeć, co by mi pomogło, co by mnie wsparło w tym momencie, żeby właśnie nie nadbudowało tej agresji jeszcze bardziej. Wówczas, kiedy to zrobimy, karteczki te gnieciemy i po prostu między sobą robimy typową papierową wojnę. Nie ma wygranych, przegranych, po prostu chodzi o to, żeby troszeczkę tego ruchu było, żeby to gdzieś uszło. To ma być dla po prostu zabawy, a nie dla jakiegoś zwycięstwa czy przegranej, bo wtedy znowu się pojawia ta nasza złość.
Dobrze jest, jeżeli właśnie piszecie te karteczki, żeby na stronie, gdzie jest, są te typowe zwroty, które Was denerwują, nie było tych pozytywnych, ponieważ dobrze jest, że jak sobie te pozytywne rzeczy napiszecie, zawiesić sobie widoczne miejsce, nawet na lodówce, gdziekolwiek, żeby dana osoba widziała, że następnym razem pamiętaj użyj tego komunikatu, bo to pomaga, tak? To rozwiąże w danym momencie całą sytuację, tej agresji nie nadbuduje jeszcze bardziej. Więc te złe właśnie, żeby były z tyłu, z drugiej strony. Patrzymy tylko na te rzeczy dobre. Okej, okay. Jeżeli się pojawią jakieś pytania, to dajcie znać, bo patrzę, że na razie czat nam troszeczkę zamarł. Dobra, poduszka złości. Poduszka złości polega na tym, że to jest jakby taki, jak to się mówi, taki worek treningowy, tak, dla nas. Jest to taka bezpieczna opcja sobie, gdzie możemy właśnie się wyżyć na tej poduszce. Czy my ją możemy sobie gdzieś zawiesić, położyć na podłodze i na niej skakać. Bez różnicy. Jednak taką najważniejszą rzeczą jest to, żeby ta poduszka złości nie była zwykłą poduszką, którą mam w salonie, bądź którą mam w sypialni, brońcie Panie Boże. Ponieważ my już, że tak powiem, tą agresję, ten cały... naznaczymy tę poduszkę emocjonalnie, tymi naszymi trudnymi emocjami dla nas. Więc jeżeli wezmę poduszkę, którą biorę do spania i ja na niej będę się właśnie wyżywać emocjonalnie, to za każdym razem, jak będę jej spać, to będę myślała o tym, że o tych złych sytuacjach, tak dla mnie trudnych. Więc najlepiej mieć taką własną poduszkę, czy po prostu nawet poszewkę uszyć. Ze zwykłego prześcieradła, ze starych ubrań, cokolwiek mamy wówczas obecnie teraz pod ręką i po prostu sobie taką poszewkę na to uszyć i mieć ją zawsze w zanadrzu. Okej. Okay. Tutaj chcę Wam pokazać o takim programie, który był przeprowadzony i ukazuje on, że ta arteterapia rzeczywiście pomaga młodzieży w zapanowaniu nad swoją agresją. Tutaj na tym w wykresie macie pokazane 8 przykładów w ogóle, dlaczego młodzież jest agresywna. I tak jak widzicie, na przykład na najwyższym poziomie piąteczkę mamy offense, czyli oni czują się bardzo często urażeni. Tak, ktoś ich uraził, ich dumę, ich tok myślenia i zaczynają oni od razu w takiej bojowej pozycji się ustawiać do tego, tak? I stąd się rodzi ta cała agresywność. Bądź siódemeczka, verbal aggression, tak? Czyli oni w ogóle to pokazują w formie ustnej, tak? Czyli teraz zobaczcie, wiele osób nie atakuje innych fizycznie, tylko tę formę właśnie ustną, taką psychiczną. Przecież wśród młodzieży najwięcej takich sytuacji pojawia się, bo ktoś jest wyśmiewany w jakiejś grupie na Facebooku, bo coś jest wrzucone w sieć i widzą to miliony osób i to naprawdę jest dobijające. Więc forma pracy z tą agresją też jest przez to dla nas o wiele trudniejsze nad tym. Bo agresję fizyczną widać od razu, psychiczną już nie bardzo. I musimy zważać właśnie na takie symptomy, sygnały od osób, które mamy w pobliżu, żeby zadziałać w danej sytuacji. Po takim przeprowadzeniu tym programie, który właśnie pokazywałam na początku, te kroki za krokiem, w jaki sposób pracować nad tą agresją, zrobiono to samo badanie na tej samej właśnie grupie jeszcze raz i zobaczcie, że to już teraz mamy, nie mamy takich wysokich wartości, one zupełnie troszeczkę już poszły w dół. Porównując je, zobaczcie ten jasny niebieski, te kolumny, to są before the experiment. Natomiast te before, czyli przed tym eksperymentem, czyli z tym, czym oni przyszli. Natomiast te fioletowe to już jest po. Zobaczcie, że największą różnicę jest tutaj, gdzie ten poziom agresji jest w tak na średnim poziomie. Wówczas widać najlepszy skutek tej pracy, że rzeczywiście ta agresja spadła w dół. Natomiast jeżeli ta agresja jest na bardzo wysokim poziomie, zobaczcie, że potrzebujemy jednak więcej czasu, żeby nad nią pracować, żeby ta agresja była o wiele mniejsza. Czyli najlepiej od razu zareagowywać, kiedy ta agresja się pojawia. Nie czekać, kiedy już będzie już ciężko, za późno, bo wtedy wymaga to dużo pracy zarówno od nas, jak i od samej osoby zainteresowanej. Ale co jest dobre w tym wszystkim? Arteterapia działa. Więc naprawdę warto stosować ją zarówno u siebie w życiu, jak i w pracy, gdzie jest tylko to możliwe. No i dobra, to byłoby na tyle.